Pozwólcie, że skoncentrujemy się dzisiaj na ożywieniu. W zasadzie ktokolwiek z nas mógłby powiedzieć, no po co mamy mówić o ożywieniu, czy przynajmniej po co ja mam zastanawiać się nad swoim ożywieniem, skoro żyję. Oczywiście, jeśli mówimy o tej doczesności naszej, to skoro tu jesteśmy, skoro nasze serca uderzają tam z częstotliwością kilkudziesięciu uderzeń na minutę, to znaczy, że faktycznie żyjemy. Ale oczywiście ja nie będę razem z wami mówił dzisiaj o doczesności. Chociaż może w jakiś sposób tak, bo nasze duchowe życie też wiąże się z życiem doczesnym. No ale właśnie chciałbym, żebyśmy przez kilka chwil skoncentrowali się na duchowym życiu. Ellen White napisała kiedyś tak: ożywienie albo prawdziwa pobożność wśród nas jest największą i najpilniejszą ze wszystkich potrzeb. Pierwszym zadaniem powinno być poszukiwanie ożywienia. Przypuszczam, że ten cytat jest wam dobrze znany i często cytowany w czasie kazań, wykładów jakichś biblijnych. Tak, znamy ten cytat, znamy przynajmniej tę myśl, że ożywienie jest nam niezwykle potrzebne. To szczególne przebudzenie, kiedy faktycznie będziemy mogli powiedzieć, że nasze życie z Bogiem jest rzeczywiście na wystarczającym poziomie. Nie będziemy teraz tego akurat szeroko omawiać, ale na pewno przypominacie sobie przypowieść Pana Jezusa o pannach. Głupich i mądrych. Wiemy, że wszystkie z tych panien w pewnym momencie się zdrzemnęły, ale też wszystkie się w pewnym momencie obudziły. Był tylko pewien problem. To przebudzenie dla tych różnych panien oznaczało różne rzeczy. Ktoś kiedyś powiedział tak, że wszyscy ludzie się obudzą. Bez względu na stan, na wyznanie, na swoje przekonania związane z duchowością. Wszyscy ludzie się obudzą. Problem tylko w tym, że niektórzy z nich obudzą się po tysiącleciu. Jak sobie chcecie to zinterpretować, możecie sobie według swej woli zinterpretować, ale rzeczywiście wszyscy ludzie się obudzą. Ale ważne jest to, żebyśmy duchowo obudzili się, zanim przyjdzie Pan Jezus. Z tymi przebudzeniami czy ożywieniami to, tak sobie kiedyś obliczyłem, wcale nie jest tak źle. W naszym kraju ożywienia, tak jak sobie wyliczyłem, mają średnio miejsce co 2 lata i 3 miesiące. Być może niektórzy z was zastanawiają się, dlaczego taka częstotliwość. No prosta rzecz. To jest średnia dla odbywania się zjazdów diecezji i zjazdu kościoła. Średnio tak to wychodzi. I wtedy są ożywienia, tak? I dyskusje, tak? Kto będzie, kogo wybierzemy i te wszystkie spekulacje, które temu towarzyszą. Zauważyłem, że to niezwykle nas ożywia. Najbliższe zjazdy odbędą się mniej więcej za 2 lata i tak prorokuję, obym był fałszywym prorokiem, że za jakieś 1,5 roku będziemy już bardzo ożywieni. No to oczywiście nieco z przekąsem, ale o innej rzeczy chciałbym powiedzieć. Czasami bywa tak, że w tym naszym środowisku ożywienie myli się z czymś innym, z aktywnością ewangelizacyjną. Wiecie, w przeszłości mieliśmy różne akcje, czy ogólnopolskie, czy nawet ogólnoświatowe. Niektórzy z was zapewne pamiętają, że w 90-tych latach mieliśmy dwie naprawdę wspaniałe akcje ogólnoświatowe pod takim kryptonimem NET. Najpierw był NET 96, potem był NET 98. Najpierw były to transmisje wykładów Marka Finlaya, potem Dwighta Nelsona. Rozmawiałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który powiedział, że to już jest ten czas głośnego wołania, bo ta ewangelizacja objęła całą ziemię. To nie był czas
głośnego wołania, o czym mówi Apokalipsa 18 rozdział, ani to nie było jakieś szczególne duchowe ożywienie. Owszem, co godne podkreślenia i pochwalenia, była to naprawdę intensywna ewangelizacja i ja wiem, że dzięki temu mnóstwo ludzi poznało Chrystusa i cieszy się dzisiaj zbawieniem. Ale to nie było to samo, co takie powszechne ożywienie, które miałoby objąć Boży Kościół. To nie głośne wołanie. To było po prostu zwiększenie aktywności misyjnej. Ożywienie to jest takie określenie, które odnosi się do ludzi nominalnie wierzących. Podkreślam, nominalnie wierzących. A więc nie umniejszając nikomu, włączając w to samego siebie, ten termin odnosi się do każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy na tym nabożeństwie. W Księdze Objawienia w rozdziale 3, w 1 wersecie czytamy poselstwo do zboru Sardes. Mamy w 2 i 3 rozdziale tej księgi poselstwa do 7 różnych zborów. I w tym poselstwie, w tym 1 wersecie czytamy tak, do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Wiecie, to jest coś, co może być tragiczne w swojej wymowie. W swojej wymowie, ale także w swojej praktyce. Można mieć to przekonanie, że jest się przynależnym do Boga. Można uczęszczać na nabożeństwa, można brać czynny udział w życiu Kościoła, a jednocześnie spotkać się z takim dziwnie brzmiącym podsumowaniem. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Ożywienie jest przywróceniem z czegoś, co już było, tak? Ktoś był żywy, ale coś się stało, zamarł, coś zagubił, o czymś zapomniał. Ożywienie uświadamia nam, kiedy mówimy o tym terminie występującym w Piśmie Świętym, że straciliśmy czujność, że zaspaliśmy, albo po prostu, wprost, duchowo obumarliśmy. Myślę, że nie powiem za dużo, kiedy stwierdzę, że każdy z nas marzy o duchowym życiu, o ożywieniu, o swoim osobistym ożywieniu. I przypuszczam też, i sądzę, że też nie jestem daleki tutaj od prawdy, że wielu z nas, jeśli nie wszyscy, podejmowaliśmy pewne wysiłki, żeby ożyć duchowo. Może jakieś zobowiązania, może próbowaliśmy wprowadzić jakieś reformy w naszym życiu po to, żeby duchowo żyć. Ale też chyba nie będę w błędzie, jeśli powiem, że przynajmniej niektóre z tych wysiłków spełzły na niczym. I gdzieś tam po jakimś czasie pomyśleliśmy sobie, no tak się starałem, a znowu jest to samo. Może kolejny raz. I znowu jest to samo. I w pewnym momencie może myślimy sobie, no może to niepotrzebne. Albo może inaczej myślimy. Może no fajnie by było, gdyby to tak przyszło na pstryknięcie palca. Pomodlę się i już jest. Czytałem kiedyś artykuł o pewnych doświadczeniach związanych z hibernacją. Oczywiście na ludziach póki co chyba jeszcze, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo oficjalnie, prób z hibernacją nie dokonywano. Z prostego powodu ciągle taka klasyczna hibernacja, tak jak ją sobie wyobrażamy, jest niemożliwa, dlatego że zamrożenie człowieka spowodowałoby zniszczenie właściwie wszystkich komórek naszego ciała, dlatego że woda, która by się krystalizowała, dokonałoby takiej destrukcji. To wiązałoby się oczywiście ze śmiercią. No ale właśnie kilkanaście lat temu zaczęto prowadzić takie próby na zwierzętach, na psach i świniach, kiedy schładzano krew
z krwiobiegu tych zwierząt, wyprowadzając ją na zewnątrz do temperatury takiej, jaką mamy w naszych lodówkach, 3-4 stopnie Celsjusza. I po takim schłodzeniu krwi zwierzęta zapadały w stan, który może moglibyśmy nazwać hibernacją. Funkcje życiowe były tak niezwykle spowolnione, że właściwie moglibyśmy powiedzieć, że zwierzęta niemal nie żyły. Kiedy uderzenie serca następowało raz na kilka minut, tak moglibyśmy sobie to wyobrazić. A potem, kiedy krew znów była ocieplana, zwierzęta szybko dochodziły do równowagi i tak jak ci, którzy badali, twierdzili, nie przynosiło też w to w konsekwencji jakichś skutków neurologicznych, co oczywiście jest niezwykle ważne. Nie spotkałem się z informacją, żeby podobne doświadczenie zrealizowano na ludziach, ale to pokazuje, że ciągle gdzieś tam jako ludzkość marzymy o tym, żeby dokonywać rzeczy, które dzisiaj wydają się niemożliwe. Z jakichkolwiek pobudek, teraz może nie czas, żeby o tym mówić. No właśnie, gdyby to zrobić w ten sposób, w sposób duchowy ogrzać krew i już żyjemy. Udamy się tak do jakiegoś gabinetu zabiegowego, jakiejś sali operacyjnej. Potrwa to może godzinę, może dwie. Oczywiście wiemy, że to tak nie działa. Jest pewien problem. Ten problem wydaje mi się, że tkwi właściwie w nas samych. Zaraz to wyjaśnię. Ale zanim takie pytanie. Spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy mówią, a ja wcale nie chcę być zbawiony. Ja w swoim życiu spotykałem takich ludzi. Ja nie chcę być zbawiony. Ja bym się tam w tym niebie nudził. To może przykre, ale no niestety z takimi ludźmi spotykałem się, rozmawiałem. Mimo prób przekonywania do tego, że jednak to duchowe życie jest ważne, oni stwierdzali, że słuchaj, mnie to nie interesuje po prostu. Ja jestem zainteresowany tym, co tu i teraz, a to, co gdzieś tam w przyszłości, dla mnie to nie ma znaczenia. I wiecie, problem jest w tym, że być może tak naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie, czy ja chcę duchowo żyć. Być może wydaje się niektórym z nas, że to pytanie jest no takie niespecjalnie ważne. Jest ważne. I wcale odpowiedź na nie nie jest taka oczywista, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Czy chcę duchowo żyć? Otóż jeśli chcę duchowo żyć, to oznacza, że w konsekwencji w moim życiu pojawią się konkretne rzeczy, których być może wcale nie chcę. Chcielibyśmy ożywienia, ale nie zawsze chcielibyśmy zmian w życiu. Zgodzicie się ze mną? Chcielibyśmy mieć tę świadomość, że jesteśmy bardzo blisko Pana, ale kiedy czasem zaczynamy rozumieć, że czas podjąć konkretne decyzje związane ze swoim życiem albo wprost z porzuceniem pewnych grzechów, to wtedy to pragnienie ożywienia przestaje być takie oczywiste. I to jest problem. Nie problem w tym, że Bóg nie chce wysłuchać naszych modlitw, ale problem w naszych postawach. W jednym z artykułów w Review and Herald z 1902 roku pojawiła się taka myśl spod pióra Ellen White. Pod kierunkiem Ducha Świętego muszą mieć miejsce ożywienie i reformacja. Są to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, obudzenie umysłu i serca, zmartwychwstanie z duchowej śmierci. Reformacja to reorganizacja, zmiana idei i teorii, nawyków i praktyk. Reformacja nie wyda dobrych owoców sprawiedliwości, jeśli nie jest połączona z duchowym życiem. Ożywienie i reformacja muszą wykonać wyznaczoną im pracę, a w tym procesie muszą być ze sobą ściśle połączone. A więc jeśli
decyduje się na to, żeby być duchowo żywym, czy też ożywionym, jak mówimy. Jeśli chce duchowo zmartwychwstać, to to oznacza, może oznaczać, że być może moje życie od tej pory już nie będzie takie samo. I wcale nie mam tutaj na myśli tylko tego, co dzieje się wówczas, gdy podejmujemy decyzję o tym, żeby dać się ochrzcić. Wbrew pozorom, czasami potem, po takiej decyzji, podejmujemy jeszcze bardziej radykalne. Albo w trakcie decydowania o tym, że chcę być ochrzczony, podejmuję inne decyzje, które związane są po prostu z moim życiem. Inaczej mówiąc, duchowe ożywienie ma fundamentalne znaczenie dla nas. To jest coś, od czego wszystko się zaczyna. Jeśli duchowo żyję, jeśli jestem związany z Bogiem, jeśli pozwalam Duchowi Świętemu, aby działać na moje życie, to jest to, od czego wszystko się zaczyna. Duchowe ożywienie przynosi w efekcie pragnienie wypełniania woli Boga, dostrojenie się we własnym życiu do dekalogu Bożego, gotowość do zmiany, no i podejmowanie, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, mniej czy też bardziej radykalnych decyzji. Reformacja nie może dokonać, ta prawdziwa reformacja nie może dokonać się od ożywienia. Jeśli próbujemy reformować nasze życie bez duchowego życia z Bogiem, to jest to reformacja fałszywa i będzie prowadziła do fałszywych owoców. Ale też odwrotnie. Jeśli chcemy żyć ożywionym życiem, a w naszym życiu też nie ma reformacji, to to duchowe życie albo to ożywienie jest po prostu efektem fałszywej Ewangelii. Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle związane. Ożywienie i reformacja. Oczywiście ożywienie i reformacja nie są celem w samym sobie, bo te dwie rzeczy powodują nasze zaciśnięcie tych relacji z Bogiem, przybliżenie się do Boga. To jest takie sprzężenie zwrotne. Tak? Potrzebuję ożywienia po to, żeby żyć bliżej Boga, a ożywienie powoduje cały szereg różnych rzeczy w moim życiu, które sprawiają, że no właśnie jestem bliżej Boga. Chciałbym przypomnieć wam pewną historię ze Słowa Bożego. To jest akurat historia związana z moim ulubionym biblijnym bohaterem. Myślę konkretnie o królu Jozjaszu. Przeczytamy kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Będę czytał z drugiej Księgi Kronik, z 34 rozdziału. Jeśli ktoś z was chciałby śledzić w swojej Biblii, bardzo proszę, to jest 34 rozdział drugiej Księgi Kronik. Przeczytamy na razie 3 i 4 werset. Mówimy o Jozjaszu. W 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca. A w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i z odlewanych posągów. W jego obecności burzono ołtarze Baalów. On kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzielne, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi rozkruszyć na miał i rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary. Zauważyliście? To jest niesamowity opis. W 8 roku panowania, chociaż był jeszcze młody, zaczął szukać Boga Dawida. Czy ktoś z was pamięta, w jakim wieku w ogóle zaczął panować Jozjasz? Miał 8 lat. Miał 8 lat. Kiedy dodamy do tego kolejne 8, to widzimy, że 16-letni młody człowiek, nastolatek, jako król, któremu być może wcześniej pomagali jeszcze jacyś ludzie w zarządzaniu krajem, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby 8 czy 10-latek rządził krajem. Ale ten młody król, w momencie, kiedy coraz więcej obowiązków spadało na niego, pomyślał sobie, jakbym miał kierować tym wielkim krajem, tym narodem bez Bożego prowadzenia. Nie wyobrażam sobie tego. I Słowo Boże sprawozdaje, że on zapragnął być bliżej Boga. Zaczął szukać Boga Dawida. Minęły kolejne lata, 12 lat, a wtedy jego panowania, wtedy miał Jozjasz 20 lat.
A więc ciągle był bardzo młodym człowiekiem. Czytamy o tym, że zaczął reformować duchowo swój kraj. Kiedy byśmy czytali szerzej tę historię, dziś może nie ma na to jakiegoś stosownego czasu, tak? To okazałoby się, że Jozjasz reformował nie tylko Judę, ale wysyłał nauczycieli gdzieś tam nawet do tego północnego królestwa, które wtedy już tak naprawdę nie istniało, ale tam ciągle jeszcze pozostali ludzie po tych deportacjach, których dokonali Asyryjczycy. I on szukał tych ludzi i kazał ich nauczać Słowa Bożego. Prawdziwa reformacja zaczyna się wyłącznie od poszukiwania Pana. W przeciwnym wypadku jest to zawsze reformacja fałszywa. Ale jeśli jest to prawdziwa reformacja, wynikająca z ożywienia, które staje się naszym udziałem, to to powoduje zmiany w życiu. A w przypadku tego młodego człowieka spowodowało to nie tylko zmiany w jego osobistym życiu, ale dało mu to mocy, aby spróbować przywrócić właściwy kult w narodzie, nad którym panował. Prawdziwe ożywienie prowadzi do prawdziwej reformacji, do działania. Ale jest coś ciekawego w tej historii i o tym też chciałbym powiedzieć. W tym samym rozdziale, kiedy przeczytamy od 18 do 21 wiersza, znajdziemy bardzo ciekawą informację. Jozjasz w pewnym momencie zauważył, że świątynia jest zaniedbana, zrujnowana i postanowił ją odnowić, postanowił odrestaurować nie tylko mury tego obiektu, ale też kult, który tam się odbywał, tak jak to powinno być, zgodnie z wolą Bożą. I coś ciekawego się okazało. Od 18 do 21 wiersza tego samego rozdziału czytamy tak. Potem pisarz Szafan powiedział królowi, kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan zaczął z niej czytać królowi, a gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty, po czym dał Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michy, pisarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi rozkaz. Idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i Judzie, co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze. W czasie remontowych prac natknięto się na zwój prawa mojżeszowego. Kontekst wskazuje na to, że chodziło o piątą księgę mojżeszową i o ten tekst, który mówił o błogosławieństwach wierności Bogu i o przekleństwach, kiedy ludzie porzucali Boga. I dzieje się coś ciekawego. Kiedy przeczytano jakieś fragmenty z tej księgi, Jozjasz zareagował w sposób absolutnie nieoczywisty i niespodziewany. Zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Ten młody król dokonuje potężnej duchowej reformy w swoim kraju, nawet nie mając takiej możliwości, żeby ktoś przeczytał mu Słowo Boże. Bo okazuje się, że Słowo Boże w narodzie Bożym zostało zagubione, zapomniane. Czy to wydaje nam się prawdopodobne? Że Boże Słowo w Bożym narodzie mogło być gdzieś w jakimś zakamarku, o którym wszyscy zapomnieli? No nie, nam dzisiaj wydaje to niemożliwe. Każdy z nas w domu ma po kilka egzemplarzy Pisma Świętego, przeróżne przekłady. Teraz w naszym kraju to nie jest problem. Otwierasz internet, klikasz gdzieś tam na jakimś portalu, gdzie się sprzedaje czy kupuje pewne rzeczy i przywiozą ci Biblię za parę dni do domu, jaką chcesz. Możesz mieć kilkadziesiąt Biblii w swoim domu, a one mogą być tak samo zakurzone jak ten zwój, który zagubił się w świątyni za czasów Jozjasza, króla judzkiego. Często są dyskusje, który przekład biblijny jest najlepszy. Wiecie, powiem wam, że jestem zażenowany tymi dyskusjami. Ktoś powiedział kiedyś, najlepszy przekład dla ciebie to jest ten, który aktualnie czytasz. Po prostu, jeśli masz Biblię w domu,
czy ją czytasz? Czy traktujesz ją jak Boże Słowo? Jak Boże Słowo. No i właśnie, jak mógł zareagować Jozjasz? Tak pomyślmy przez chwilę o tym człowieku. Pomyślmy, jak sami byśmy zareagowali w takiej sytuacji. Od kilku lat szukamy Boga. Przez kolejnych kilka lat dokonujemy niesamowitej reformy. I kiedy ktoś zaczyna nam czytać Pismo Święte i widzimy, że Pismo Święte w zasadzie mówi o tym w taki bardzo pozytywny sposób, co ja właśnie robię, to jak byśmy zareagowali? No, Panie Boże, popatrz. I być może powiedzielibyśmy to na apelu ewangelizacyjnym jako doświadczenie. Byłem prowadzony przez Ducha Bożego, chociaż pewnych rzeczy nawet nie znałem. Czyż to nie jest wspaniałe? Nie chcę mówić, że taka reakcja byłaby niesłuszna. Być może byłaby słuszna. Ale kiedy patrzymy na tego młodego króla, widzimy, że zachował się zupełnie inaczej. I co mówi Jozjasz do tych, którzy przynieśli mu zwój? Idźcie i zasięgnijcie rady Pana u proroka. Co do kogo? Tak, co do mojego narodu i co do mnie. Bo przestąpiliśmy prawo naszego Boga. Niech prorok się wypowie. Teraz nie będziemy czytać tych tekstów związanych z tym, jak to oni poszli do prorokini Huldy i co ona powiedziała. Jeśli ktoś chciałby sobie przypomnieć, może to zrobić po południu w domu. Ale zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Kiedy naprawdę szukamy woli Boga w naszym życiu, kiedy otwieramy Jego Słowo i czytamy je, to Jego Słowo dokonuje pewnych rzeczy, na które być może nie zawsze tak w sposób oczywisty zwracamy uwagę. Po pierwsze, kiedy czytamy Boże Słowo, powinno ono spowodować moje osobiste badanie mojego własnego serca. A potem ukorzenie, wyznanie, poddanie się pod wolę Bożą, a dalej gotowość do podjęcia decyzji. Z czymkolwiek te decyzje były związane. Może to decyzja po prostu o oddaniu się Bogu. Może to decyzja o porzuceniu jakiejś słabości, którą do tej pory lekceważyłem. Może to decyzja o tym, że po prostu przyjmuję jakieś napomnienie, niezależnie od tego, czy płynie ono od Boga bezpośrednio, choćby na podstawie lektury Pisma Świętego, czy też być może na podstawie uwagi brata czy siostry ze zboru. To drugie nie jest takie łatwe. Łatwiej byłoby powiedzieć tak, no Panie Boże, napomniałeś mi przez swoje słowo, muszę coś zmienić w moim życiu. Ale kiedy przychodzi ktoś ze zboru i mówi, popełniłeś błąd. O. Ja nie chcę powiedzieć, że zawsze się opieramy. Ale wystarczająco często, żeby to był problem. Prawdziwe ożywienie musi być poprzedzone pokutą, czyli żalem z powodu grzechów. Jeśli nie ma w twoim życiu, bracia czy siostro, żalu z powodu grzechów, nie myśl, że będziesz mógł realizować ożywione życie. Nie myśl, że będziesz mógł dokonywać bohaterskich czynów wiary. Wiecie, chciałbym powiedzieć o pewnej rzeczy, o pewnym zjawisku, które dostrzegam. Nie chcę powiedzieć, że ono jest bardzo częste, ale wystarczająco często, żeby o tym powiedzieć. I chciałbym się na to odważyć teraz. Wiecie, czasami jest tak, że ktoś staje przed zborem w jakichś szczególnych okolicznościach i przyznaje się do jakiejś słabości, która trawi go od lat. Cokolwiek by to było, czy to jakiś nauk, zgubny nauk, czy cokolwiek innego. Chciałbym powiedzieć teraz, spróbujmy sobie to wyobrazić, ale może bardziej skonfrontujmy to z własnymi słabościami. Wychodzi taki człowiek gdzieś przed zbór i mówi, słuchajcie, teraz posłużę się takim
wymyślonym przykładem. Przez lata trawił mnie nauk palenia papierosów. Wiem, że to przynosi wstyd Kościołowi, a mnie samemu zgubę, choćby w postaci utraty zdrowia. Walczyłem z tym, nie mogłem sobie poradzić. Raz się udawało, znowu wracałem. I ciągle mnie to męczy. I nie mogę już jakoś tego tłumić dalej w sobie. Muszę wam to powiedzieć. I wiecie, i czasami w takich sytuacjach wychodzi ktoś, obejmuje tę osobę i mówi: nie martw się, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Czyż to nie wspaniałe? No to taka mała prowokacja z mojej strony. To jest tylko na pozór wspaniałe. Pomyślmy, co w tym momencie przekazujemy temu człowiekowi, który właśnie co zdobył się na wyznanie. Słuchaj, wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy mamy jakieś słabości. Czyż tak nie jest? Oczywiście, że jest. Ale zatrzymanie się w tym momencie, na takim stwierdzeniu, oznaczałoby to, że te swoje słabości, jakiekolwiek kto je ma, możemy dalej po prostu tolerować. Jak powinna wyglądać reakcja w takiej sytuacji? Ktoś wychodzi, obejmuje człowieka ramieniem, przyciska do siebie i mówi: słuchaj, naprawdę jesteśmy pełni podziwu, że zebrałeś się na odwagę, żeby nam to powiedzieć. Doceniamy to. Możemy zagwarantować ci, że przebaczyliśmy ci ten grzech. A teraz razem z tobą będziemy walczyć w modlitwie, w staraniach, w pomocy dla ciebie, żebyś mógł stać się zwycięzcą nad swoją słabością. Będziemy walczyć na naszych kolanach, będziemy walczyć naszym czynem, naszymi myślami, żebyś mógł zwyciężyć. Tak, moi drodzy, żebyś mógł zwyciężyć. Jest pora na to, żebyśmy odnieśli czy odnosili zwycięstwo, duchowe zwycięstwo w naszym życiu dzięki mocy Bożej. Bo do tego zostaliśmy przeznaczeni. Nie możemy mylić pobłażliwości z akceptacją. To są dwie różne rzeczy. Potrzebujemy zwycięstwa. Wiecie, tą pobłażliwość czasami widać, być może zbór w Bielsku-Białej tego nigdy nie doświadczył i oby tak było dalej, ale zdarzają się w naszych zborach takie sytuacje, kiedy zbór powinien wyraźnie opowiedzieć się wobec jakichś postaw, które pojawiają się u takich czy innych osób. I wiecie, i czasami w zborach widać takie linie podziału. Z jednej strony rodzina i przyjaciele, a z drugiej strony inni ludzie. To taki prosty podział, oczywiście czasami one są bardziej skomplikowane. I tutaj widać pobłażliwość, a tutaj akceptację. Być może w niektórych innych sytuacjach bywa też tak, że ktoś, nie wiem, ma potrzebę okazania w jakiś sposób, w jakiejś formie, nie wiem, zemsty, tego pragnienia, ukarania tej osoby, to też jest niewłaściwe. Ale zbór jest powołany, żeby spełniać taką rolę wychowawczą. I żeby wtedy, kiedy pewne sytuacje są złe, wyraźnie powiedzieć, że to jest złe. W drugiej Księdze Kronik, to już jest historia innego króla reformatora, w rozdziale 15, myślę o królu Asie. Tam czytamy o czymś absolutnie nadzwyczajnym. No, może troszeczkę przesadzam w tym określeniu, ale tak to odbieram. To naprawdę była niezwykła reakcja. Król Asa także dokonywał reformy w swoim narodzie. Pan Bóg przyznał się do tego, co król robił. Wspierał go także przez wypowiedzi proroków. Ale w efekcie reformy król Asa zdecydował się na krok bardzo radykalny. I chciałbym, żebyśmy o tym przeczytali. 15 rozdział tej samej księgi ciągle, druga księga Kronik. I tam 16 wiersz. I jakie mamy sprawozdanie w Słowie Bożym? Nawet Maakę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królowej matki za to,
że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg rozwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron. Nie wahał się nawet, żeby pozbawić godności królowej matki swojej matki. Dlaczego? Dlatego, że to, co robiła, było złe. Wyobrażam sobie, jak ciężka to była decyzja. Był to straszny jakiś wewnętrzny konflikt, który musiał przeżywać. Z jednej strony takie synowskie uczucia, które niewątpliwie łączyły go z matką. Jakkolwiek duchowo ona mogła być złą osobą, ale to była jego matka. A z drugiej strony takie poczucie tego, co powinno się stać, które miał od Boga. Wybrał coś absolutnie najtrudniejszego, ale wybrał to, co było zgodne z wolą Bożą. Moi drodzy, czy jesteśmy gotowi do tego, by podjąć być może bardzo radykalne zmiany w naszym życiu? Ja nie chcę mówić, że one będą takie jak te, o której teraz wspominaliśmy w przypadku króla Asy, ale czy jesteśmy na to gotowi? Jeśli nie jesteśmy w stanie zdecydowanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, to czy przynajmniej jesteśmy gotowi na to, żeby powiedzieć: Panie, widzę swoją słabość i widzę potrzebę zreformowania mojego życia. Proszę, daj mi duchowe życie. Ja chcę być z Tobą. Pomóż mi odnowić relacje z Tobą, bo rozumiem, że one zostały zakłócone. Chcę być z Tobą niezależnie od tego, jakie kiedyś dalej w konsekwencji przyjdą zmiany w moim życiu. Ale teraz chcę być z Tobą. Czy jesteśmy gotowi na to teraz? W Psalmie 85, wersecie 7 czytamy: czy nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Czy nie ożywisz nas znowu? To ożywienie, które powinno być w naszym życiu, może być tylko dziełem Bożym. My sami nie spowodujemy naszego ożywienia. Tak jak nie byliśmy w stanie sami sprawić, żebyśmy w ogóle pojawili się na tym świecie, tak samo nie jesteśmy w stanie sprawić, żebyśmy duchowo żyli. To duchowe życie pojawi się wtedy, kiedy zbliżymy się do Boga. I kiedy zbliżymy się do Boga, możemy mówić: Panie, ożyw nas. I jestem pewien, że Pan Bóg wtedy spełni tę modlitwę. Nie może jej nie spełnić w takiej sytuacji. Jeśli my się zbliżymy do Boga, Bóg nie jest w stanie nas odtrącić. I w Piśmie Świętym, i w Starym, i w Nowym Testamencie mamy mnóstwo zapewnień, że Bóg w takiej sytuacji nas przyjmie i da nowe życie. Abyśmy, tak jak psalmista napisał, rozradowali się w Tobie. Pozwólcie, że zakończę to rozważanie przypomnieniem pewnej historii, która zdarzyła się w ogrodzie Getsemane. Pamiętacie, nasz Zbawiciel po już tych ostatnich rozmowach ze swoimi uczniami, z tymi najbliższymi, z 12, razem z nimi poszedł do ogrodu. Ta wieczorna chwila już. On wiedział, co się będzie działo. On widział już w zasadzie swymi oczyma, jak zmierza w kierunku ogrodu Getsemana ten oddział, który miał go aresztować. I tam modlił się. Był to potężny kryzys. Możecie sobie przeczytać to w Ewangeliach, choćby w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza. Tam nasz Zbawiciel pada na kolana i modli się. I też pamiętamy z opisu, że ten bój, który przechodził, był tak potężny, że spływał z niego taki krwisty pot. I tam Pan Jezus wypowiedział nie aż tak wiele słów, ale jakże znamienne. Kiedy wołał: Boże mój, mój Ojcze, jeśli można, niech mnie minie ten kielich. Pamiętamy te słowa. To doświadczenie, które przychodził i dalej miał przejść nasz Zbawiciel, aż gdzieś do tego momentu, kiedy krzyknął na krzyżu Golgoty, wykonało się, było doświadczeniem, było walką, której nie przejdzie nikt z ludzi. Tylko ten jeden, nasz Zbawiciel, to przeszedł. I kiedy mówił
Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Zaraz coś szczególnego dodał. Pamiętacie? Ale niech się dzieje Twoja wola. Tak, ale nie jak ja, ale jak Ty chcesz. Niech się dzieje Twoja wola. Być może, moi drodzy, kiedy myślimy o tym, że w naszym życiu coś musi się zmienić, cokolwiek by to było, to pamiętajmy, że po pierwsze Boży Syn przeszedł taką walkę, której nikt z nas nie może przejść. I dziś możemy Go prosić, żeby nas wspierał, a On jest w stanie to zrobić. A po drugie pamiętajmy jedną rzecz, że jeśli podejmujemy nawet najtrudniejsze decyzje teraz, to nigdy nie jest tak, że Pan Bóg chce nam zabrać coś, żeby nas zubożyć. Pan Bóg nie chce nam zabrać tego, co sprawi, że w przyszłości będziemy mniej wartościowi albo nasze doświadczenie będzie bardziej pośrednie. Jeśli Pan Bóg chce, żebyśmy podjęli dzisiaj trudne decyzje, to tylko po to, żebyśmy potem doświadczyli czegoś absolutnie wspaniałego, co być może nawet do tej pory nie przechodziło nam na myśl. Bóg w takich sytuacjach potem daje nam coś niesamowitego. Nie zawsze od razu. Czasami musimy na to czekać. Czasami potrzebujemy pewnej perspektywy. Ale kiedy podejmujemy decyzję dla Pana Boga, tak jak je podejmował król Asa, tak jak podejmował je ten młody król Jozjasz, czy jacykolwiek inni bohaterowie wiary opisani w Biblii, czy też nieopisani w Biblii. I tak samo jak my. Jestem pewien, że wielu z was dzisiaj ma w swych myślach te trudne decyzje, które sprawiły, że dzisiaj wasza radość jest pełniejsza, że macie silniejszą nadzieję. Po tych trudnych decyzjach Pan Bóg daje nam niesamowitą przyszłość. Czy jestem gotów pójść drogą Jezusa? Czy rozumiem, że podążając drogą woli Bożej, wybieram to, co najlepsze, nawet gdyby moje emocje podpowiadały mi coś innego? Czy chcę prosić Boga o nowe życie ze wszystkimi tego konsekwencjami? Czy pragnę obecności mojego Zbawiciela nade wszystko? Niech Pan Bóg błogosławi każdą dobrą decyzję, która padnie dzisiejszego dnia. Amen.